My, narodowcy, jeśli doszlibyśmy do władzy, wiemy, jak ten problem rozwiązać. Rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste. My byśmy dopuścili aborcję w każdej sytuacji, w myśl zasady, chcą się skrobać, niech się skrobią. Naprawdę nie widzimy problemu. I tak będą się skrobać, tak czy inaczej. Rozwiązanie tego problemu jest prostsze i łatwiejsze, niż wam się wydaje. Ale na to się nie może zgodzić ani PiS, ani PO, bo wtedy ich byt polityczny zostałby zachwiany. Ich byt polityczny zostałby zachwiany. Skończyłoby się paliwo. Skończyłoby się paliwo, na którym jadą już ile lat? 20 kilka. Ja wiem, że koła związane z Kościołem nie mogą się zgodzić na takie rozwiązanie, ale proszę Państwa, nauka Kościoła opiera się na kształtowaniu moralności. Nauka Kościoła opiera się na duchu, na sumieniu. Kobiety zawsze spędzały ciążę, od kiedy ludzkość istnieje. Nie można tego zakazać, nie można tego nakazać. W PRL-u od 1945 roku do roku 1989 dokonywano legalnie 500 000 aborcji rocznie. I mimo to przybyło Polaków 14 milionów na stałe. Rozumiecie tę zależność? Problem jest w wychowywaniu ludzi. Problem jest w świadomości politycznej, a nie w nakazach i zakazach. Skoro one twierdzą, że aborcja to życie, zostawmy im te aborcje. Ginekolodzy polscy będą szczęśliwi. Pieniądze pojadą nie do Czech, nie do Austrii, nie do Francji. Że jak nie słyszę? Walczymy o prawa! Ale ja jestem za aborcją, kobietą! Ale ja nie jestem za aborcją! A ja jestem! Za prawem do decydowania! A to ty wiesz lepiej od nas, tak? Skrobcie!